Ja mam tutaj taki stary tuner telewizyjny firmy AV Media. On jest fajny, bo tu ma wszystkie przejściówki. Można wege zamienić na audio i tak dalej, i tak dalej. Ja już o tym wcześniej mówiłem. No ale przy monitorze, gdy stosuję monitor, ma i taką wadę, że muszę osobno włączyć, załączyć monitor, osobno załączyć tuner, a ja bym chciał, że włączam listwę zasilającą i załącza mi się po prostu wszystko. Jak to zrobić? No zobaczcie, tutaj napięcie podłączam, stawiam zasilacz, tu jest diutka kontrolna, zapalam, diutka pali mi się na czerwono. I teraz, żeby to włączyć, muszę wcisnąć, tu zapala mi się na zielono tutaj. O, widzicie, ale po wyłączeniu prądu całkowicie wszystko gaśnie. Znowu włączam monitor i projektor i coś tam dalej. I diutka mi się znowu zapala na czerwono. Znowu muszę pilotem ewentualnie czymś to włączyć. A ja chcę, żeby to się włączało automatycznie. Co zrobić? Ja tu sobie już przerobiłem ten tuner telewizyjny. Zobaczcie, jak dany układ będzie działał. Włączam tutaj zasilanie do listwy, która jest w tej chwili wyłączona. Załączam, powiedzmy, zasilacz i popatrzcie. Załączam klawiszem czerwona. Pyk, zielona, przeskoczyło mi, tuner jest po prostu załączony. Wyłączam zasilanie. Załączam urządzenie drugi raz. Po pojawieniu się napięcia pali się przez chwilę czerwona, pyk, zmienia się na zielono. Tak samo jak w tym układzie. Tu jest układ złożony dla Was. Może pokażę, jak to będzie działało. Podłączam tutaj plus i zobaczcie, załączam minus. Po pewnym czasie załączy się ta diutka na chwilę, mrugnie i się wyłączy. Zamiast tej diutki możemy dać przekaźnik, ewentualnie transoptor. Zobaczcie, jak to będzie działało. Załączyłem. Jeszcze moment, dla Was zrobiłem troszkę dłużej. Proszę bardzo, zaświeciła się i zgasła. Urządzenie dane zostało załączone. To się powtórzy przy ponownym załączeniu napięcia. To samo zrobione jest w środku. Układ podpięty jest bezpośrednio tutaj pod zasilanie i pod włącznik, który załącza i wyłącza układ. Diutka główna, diutka informacyjna, załączam napięcie. Świeci się na czerwono, już się świeci na zielono. Ja już tutaj zmontowałem drugi układ na 555. Tu wstawiłem elektrolit, tylko nie jak tutaj 470, tylko tu jest wstawiony, powiedzmy, 4,7, 2,2, 1,1, no zależy, jaki macie, bo to jest czas, który będzie przełączał nam przekaźnik czy transoptor. Tu oporniki są takie same jak i w tym układzie, czyli opornik, tu jest opornik 20 kilo u mnie, tu jest opornik akurat 7,5, no możecie dać 5, 4 kilo ohmy, tu możecie dać 10, zależy od czasu załączenia i przełączenia. To już zostawiam po prostu Wam. I teraz jeszcze tutaj musimy wstawić naszą diutkę, czyli tu już mam zrobioną diutkę. O, i teraz plusem, czyli tym opornikiem 220 ohmów, tu wstawimy do trójki tego układu, natomiast minusem dołączymy do minusa. To wygląda, widzicie, w ten sposób. Tu jest wstawione do trójki, o, tu jest trójka, a tu jest dołączone do minusa. Możemy teraz sprawdzić, jak dany układ się zachowa.
Tu jeszcze muszę nóżkę pierwszą układu 555, do której idzie minus elektrolitu też. Tutaj idzie, tu jest powiedzmy masa, muszę połączyć z minusem zasilania. Czyli do nóżki pierwszej tutaj dołączam przewodzik i łączę po prostu z minusem. Teraz możemy sobie całość sprawdzić. Dopniemy tu plus, tu dopniemy minus. Ta dioda zaświeci się i będzie się świeciła dłużej. Ta tylko zaświeci się punktowo. Tu dopinam plus. Tu załączam minus. Ta zapaliła się na chwileczkę. Ta się świeci i zobaczcie, za chwilkę zgaśnie. No, zgasła. Ani ten układ, ani ten nie jest dobry do przełączania. Dlaczego? Gdyż przełączanie nastąpiłoby zaraz bezpośrednio po załączeniu napięcia, na przykład 220 V, co jest niebezpieczne, bo może być jakieś przepięcie, coś. Musi to być z opóźnieniem, czyli wpierw pojawia się napięcie 220 V, znaczy z tym przepięciem, dopiero za chwilkę zaczyna być załączone jakieś urządzenie. Co mamy zrobić, żeby to zrobić? Czyli musimy zrobić tutaj tak. Musimy odczepić tutaj minus. Diutkę, żebyśmy mieli kontrol, przepinamy tutaj. O, tu sobie przepniemy. Tu sobie przepniemy. Tu zrobimy sobie teraz minus. O, tu będziemy mieli minus. To wygląda w ten sposób. Tu są połączenia płytek w tą stronę. Czyli nóżka pierwsza jest do jednej szyny, tu mamy minus i do tej samej szyny podłączyłem tutaj diutkę, z tym, że jeszcze do minusa, czyli do pierwszej nóżki podłączony jest elektrolit. Ja zaraz wszystko Wam narysuję. I teraz minus zasilania nie bierzemy z głównej szyny, tylko weźmiemy tutaj z wyzwolenia, no bo tam nam wyjdzie, o, podpinamy pod trzecią nóżkę pierwszego układu. Czyli z chwilą pojawienia się napięcia tutaj zastartuje nam później to. I teraz zobaczymy, jak to będzie działało. Po podłączeniu tu napięcia, czyli po pojawieniu się jakiegoś napięcia, w tej chwili tu podaję 6 V, ale to może być napięcie z transformatorka na przykład antenowego, który wpinamy do naszej całej listwy zasilającej. Jeżeli tam pojawi się napięcie, zasilacz nam da napięcie i poda nam napięcie tutaj. Tutaj z kolei zaświeci nam się dioda przez pewien czas, żeby ustalić już ten prąd cały, żeby był stabilny, nie z jakimiś przepięciami. I dopiero za chwilę przełączy nam, czyli włączy nam dane urządzenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Pojawia się napięcie w listwie. Zasilacz daje nam jakieś napięcie. Zaświeciła się ta. Tu jest troszeczkę za długi czas, ale to dla eksperymentu właśnie podałem Wam. Zobaczcie, na moment zaświeciła się tutaj ta dioda. Ta dioda załącza nam dane urządzenie, ale dopiero po czasie, jak wszystko jest pewne, że żadnych przepięć nie będzie. Jak to jest zrobione? Dwa podstawowe układy, czyli rysujemy nasz układ. To jest 555. Nóżka pierwsza, czwarta, która nie będzie potrzebna, piąta, która nie będzie potrzebna. Tu jest ósma. Tu jest siódma, tu jest szósta, tu jest druga, tu jest trzecia. I drugi, taki sam układ. Nóżka piąta i czwarta są zbyteczne. Nóżka ósma zasilanie. Nóżka ósma zasilanie, nóżka pierwsza też zasilanie, to jest, tu jest plus, tu jest minus, tu jest plus, tu jest minus. Nóżka pierwsza, druga, trzecia, czwarta niepotrzebna, piąta niepotrzebna, szósta, siódma,
ósme. I tak samo tu. Tu tylko narysuję dwie nóżki i tu narysuję dwie nóżki. Czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta zbyteczna, piąta zbyteczna do waszego układu. I teraz w ten sposób. Nóżkę drugą, czyli nóżkę drugą, łączymy z nóżką szóstą, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Łączymy to na krótko, prawda? Tu mamy plus układu. Czyli tu mamy plus i tu mamy plus. Może będę tak razem to rysował. I łączymy zasilanie. Zasilanie może być od 5 do 25 V, czy nawet powiedzmy więcej. Tu wstawiamy opornik. I tu wstawiamy opornik. Tak samo robimy tutaj. O, przedłużamy. Tu wstawiamy opornik. I tu wstawiamy opornik. Tu łączymy też oczywiście nóżkę drugą z nóżką szóstą. Prawda? Oporniki są idealnie takie same. Tu jest opornik. Dałem 7,5 kg, 7,5 kilooma. Tu dałem opornik, no powiedzmy 20 kg, 20 kiloohmów. Tu tak samo. Tu dałem 7, możecie dać każdy. 5, 4, 7, 4, 3, jaki chcecie. I tutaj też ten opornik i tu kondensatory, zaraz dorysuję, odpowiadają za czas. Czyli to jest też minus. Tu jest nasz minus. O, tu będzie nasz minus. Teraz do dwójki dołączamy kondensator elektrolityczny. Minusem tu w tą stronę. Czyli minusem, czyli tak. O, tu jest plus. Tu jest minus. Kondensator w tym wypadku wynosi 100 mikrofaradów. Dobrze, może być 100, może być 200, jaki chcecie. I tutaj robimy to samo. Tu mamy minus, czyli też dołączamy elektrolit, tylko że dołączamy mniejszy, bo to ma być po prostu impuls. Tu mamy wyjście główne do przekaźnika, 3 do diutki. No powiedzmy, że tu rysujemy przekaźnik i tu idzie do, tu będzie plus, czyli to idzie do naszego tutaj minusa. O, tu jest przekaźnik, który zadziała nam i tu będą styki robocze, które po prostu załączą nam dane urządzenie, prawda? To gdzieś idzie tam do urządzenia. O, obwód zamknięty załącza nam urządzenie. Czyli dobrze, czyli tu wszystko. I teraz tak, tu jest trójka, czyli tu jest wyjście, prawda? A tu jest też trójka, tu jest też wyjście. Tu dajemy minus zasilania, czyli no powiedzmy przekaźnik będzie na 5 V, dajemy 5 V czy 6. Przekaźnik będzie na 12, wszystko zasilamy z napięcia 12. Mamy 9 i coś volta z układu możemy wziąć, możemy podłączyć 9 i coś volta. I nóżką trzecią zasilamy tutaj ten drugi układ. Czyli pierwszy jest zasilany bezpośrednio. Dołączone napięcie tu uruchamia nam czasówkę. Tu przez pewien czas mamy plus. Ten plus utrzymuje się w zależności od tego elektrolitu i tego opornika. Zmieniając te wartości, zmieniamy czas pojawienia się minusa. Gdy pojawi się minus, zostaje zasilany ten układ i po pewnym czasie tu pojawia się też minus, czyli układ przyciągnie i odepchnie. Tutaj powinniśmy dać jeszcze diutkę. Tranzystor, który jest w środku, tutaj i steruje naszym przekaźnikiem czy selenem, możemy zabezpieczyć tutaj diodą. O, dobrze, dajemy tu diodę.
No, wszyscy chcą dawać diody. Niech będzie dioda. Układ jest 555 NE. NE, czy jakiś inny, drugi jest też NE 555. Najlepszym rozwiązaniem będzie wstawienie transoptora. Tutaj ja wstawiłem P621, wymontowałem go gdzieś tam z płytki, z nóżki trzeciej układu 555 do nóżki pierwszej, tutaj z kropką jest prowadzony ten opornik, masa do nóżki drugiej, załączam napięcie. Jeszcze trochę czasu, bo tego nie wymieniałem. Zobaczycie, tu się pojawi oporność, jaka jest. O, jest oporność 90, jutka się świeci, zgasła, koniec oporności, przełączyło. Tak wygląda wersja podstawowa. Tutaj możecie jeszcze sobie dodać diutkę informacyjną. Powiedzmy tutaj, o, sobie dopinam. To nie ma tutaj zwarcia. Tu daję opornik, powiedzmy 470 ohmów. I tu daję naszą świecącą po prostu diodę. O, tu mamy sprawdzanie, że tu się pojawiło napięcie. A teraz jak to zrobić na transoptorze? Może zrobimy w ten sposób. O, czyli tu jest połączona nóżka trzecia z informatorem. Tutaj dajemy nasz transoptor. Tu jest kropka, dwa wyjścia, tutaj jest jako ten przełącznik główny, on idzie do tego włącznika, wyłącznika, tu jest nóżka pierwsza, nóżka druga i teraz tak, tu opornik, powiedzmy 900 ohmów, idzie do nóżki pierwszej, natomiast do minusa idzie nóżka druga. To jest 621. Możecie sobie znaleźć to w internecie i będziecie wiedzieli, jak to wygląda. O, to wygląda w ten sposób. Czyli do trójki dołączamy opornik 900 ohmów. On idzie do transoptora pierwszej nóżki, tu z kropką 621. Jak działa transoptor? Zaraz Wam to narysuję. Co to jest transoptor? Transoptor to jest coś takiego, moi drodzy, co w środku posiada diodę. Diodę świecącą, która świeci, i tranzystor. O! Są tranzystory PNP, NPN i tak dalej. Jeżeli tu pojawi się świecenie, tranzystor zaczyna przewodzić i robi po prostu nam zwarcie. I przełącza. To jest po prostu w obudowie. Możecie sobie znaleźć to wszystko w internecie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.